Hej! Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowości. Są to fontanny. Powiem wam tak, czy dużo osób prywatnie odpala fontanny, czy dużo osób by kupiło fontannę za 120 zł? Raczej nie. Dużo osób kupuje właśnie ten mały no limicika, jakieś takie nieduże wyrzutnie, które robią mega rozpierdziel. Czy ktoś by kupił fontannę za 120 zł? Raczej nie. Chociaż mogą te fontanny nas mega zaskoczyć, bo one mają chyba efekty Rice Fontaine. Tylko tyle, że tu już chyba ich 5 jest połączone w taki oto sposób. Ale na wesela to będzie bardzo dobra alternatywa. Czyli państwo młodzi na przykład stoją i zanim zacznie się główny pokaz, stawiamy sobie coś takiego na podniesieniu. I wtedy mamy naprawdę mega fajne widowisko. To kończy się palić i potem zaczynamy główne show. Czyli do pokazów to będzie jak najbardziej. Minusem tego jest to, że ona jest wąska i musimy ją czymś obłożyć, bo jeśli ją tak postawimy i wiatr będzie od waszej strony w moją, no to wiatr sobie tak przeleci, ale jeśli postawimy tak i wiatr będzie w tą stronę, to ją bardzo łatwo wywróci i jest po zawodach. Jeśli ktoś za blisko stoi, no to też. Odpalałem jedną dla córy na urodziny. Ona ma jedną wadę. Dość nisko to wszystko wypluwa. Może z jednej strony to dobrze, że nie masz takiego mocnego wyrzutu, bo może by te efekty niszczyło. Dość nisko to po prostu wyrzucę. Jedną odpalimy jak najbardziej na ziemi, obstawimy czymś i zobaczycie sobie jak to wygląda. A resztę postaramy się na 2, 3 czy nawet 4 metrach odpalić. Nawet może zrobimy coś takiego, że w taki sposób zrobimy, żeby to była po prostu taki wodospad. Też możemy coś takiego wykombinować. Dlaczego? Bo przez to, że ona ma niski wyrzut, to wyrzucam na metr, 1,5 metra i to wszystko pada na ziemi i to się na ziemi pali. W tym momencie, gdy postawimy to na wysokości 2-3 metrów, byśmy to jakoś umieścili, to w tym momencie nie dość, że to sobie 1,5 metra się do góry walnie, czyli mamy efekt fontanny 5-metrowej, to z tych 5 metrów do samej ziemi opadają piękne, różnokolorowe ogony. I to będziemy w dzisiejszym odcinku chcieli zrobić. Cena za jednego takiego to jest 120 zł. Kategoria oczywiście kategoria F2, czyli gramatura równo 500 gram, żeby można było też to do szwabków sprzedawać. I tyle. No tutaj mamy FCC myślnik Gold myślnik 3 20-sekundowa i efekty są takie jak na obrazku, czyli tutaj będzie dużo jakichś czerwonych iskierek. Nie będę nawet łamał sobie języka z tymi efektami. Tu efekt będzie taki, akurat Funke to ma to do siebie, że oni mniej więcej dają te efekty, które są w realu na tym. Ten wygląda naprawdę epicko. I tego na pewno będę chciał jakoś powietrze odpalić. I na sam koniec najpiękniejszy Rice Fontaine, chyba czwóreczka z niebieskimi iskierkami. Był rewelacyjny. To tyle. Zapraszam was do Pirohita, zapraszam was także na kanał Machony bez spiny oraz Instagram Machony69. Wszystko to, co cenne i ważne dla was, znajdziecie w opisie. Pamiętajcie o prawidłowym i bezpiecznym odpalaniu fajerwerków, bo nie każdy głupek trafi w słupek. Chyba nie tak to miało być, znów coś skłosiłem. Dobra, chodźcie, zobaczymy. Będę nagrywał na obiektywie szerokokątnym, bo ten obiektyw oddaje pięknie kolory, a chcę troszeczkę oddać wam moc tych fontan, to co ja będę widział na żywo te fontany, to też chcę wam oddać troszeczkę, żebyście też to mogli zobaczyć, nie? Żeby to było se magnifique. Dobra. Dobra, odpalajcie was pany. Jak będzie jakaś naprawdę rewelacyjna, to wam pokażemy, bo ja na tych nazwach się nie znam. Odpalaj mordo. Odpalaj. No bo jak powiedziałem, jedna na ziemi. O, ale jak kopci! Ty, ale strasznie kopci, zobacz! No. Ale ładna. Tylko szybko. Szybko się spala. Bardzo szybko. Dobra, teraz Andrzej odpala na tarasiku, żeby to było lepiej. I na wolnym powietrzu, bo tam to jednak masakrycznie dużo kołtuniło. Tutaj pan Andrzej S. nagrywa. Andrzej przygotowuje się. Mogę wam poświecić, gdzie jest Andrzej. Patrzcie, znajdź Andrzeja. Andrzej i jego kamyczki. Tak, Andrzej i jego kamyczki. Ale tu wiesz, to ma być wszystko tak zrobione z życiem. Ogólnie efekt tamtym był bardzo fajny, tylko krótki i cena też miażdży, nie? Ile za tamto? 120. O kurde.
No. No odpalasz, Andrzeju? Andrzejek, czekamy, mordo. No dobra, wszystko muszę przygotować. A widzisz, tu nie ma. Tu nie, widzisz, Andrzej, jak tak się do kobity dobiera, to potem wiesz, dlaczego świt go zastaje. Dobra. Dawaj! Czekaj! Andrzej! Dawaj, odpalaj! Na słupka się nie czeka. Tak, tylko nie uciekaj. Wyłącz światło. O! Zobacz! No! To siwo! Ładna! Będziemy Andrzejowi resztę rzucać na górę. Wow! Ta była piękna. Ta była luksus! Ty jak mu tam zaczadziło! Dobra, trzeba Andrzejkowi resztę rzucić. Dobra, odpalam! Dawaj! Niebieska. Teraz niebieska, bo Benio tam już... Tak, niebieska. Andrzej, zgaś latarkę. Wystrzeliła. Tak, wystrzeliła. Ty, ale ładnie to pada. To szkoda, że tam to wystrzeliło, nie? Zobacz, do samej ziemi. Wow, i na nas! Fajne. Fajne. Tylko szkoda, że to kosztuje 120 zł. 60 zł byłbym w stanie za to dać. Albo żeby dłużej się paliła. Bo za krótki czas palenia, a nawet tutaj wszyscy mówią, za krótki czas palenia. A tak to rewelacyjny efekt. Cena niższy, ale efekt rewelacyjny. I teraz złota. I ostatnia sztuka. Fajna, ale no niestety drogie i za krótki efekt. Oho, oho. Andrzej! 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 Dmucha! To tak, Andrzej. Najlepsza w nas! Tam bym kupił, kupiłbym to! Kupił. Tam to kupujemy! Co, Andrzeju? Nas też, bo to chyba spadło! Spadło! Tam była najlepsza! Ty, od samej ziemi do sufitu cracking był! Nie to, że się przewróciła i po nas crackingiem! Ta była najlepsza! Dobra! No, dobra. Tylko mogłaby być tańsza, ale fajna była. Ale za to już osiednik wydał, nie? Musisz no. Połowi wysłać filmik, bo mu się nie nagrało. Komu? Będzie na YouTube. A, o! O, no tak, dymy. Widzisz, słupek? Albo z tym pędka rzucaliśmy. No dobra, to trzymajcie się ciepło. Jaka to była z tym crackingiem, już wam pokazuję, jakby kogoś interesowała. To nie była ta, tu była ta niebieska. I gdzie Andrzej tą z crackingiem? Tu jest z crackingiem. A ta była z cracklingiem. No, ta była z cracklingiem, jakby kogoś interesowało. Trzymajcie się ciepło i na razie.